Interwencja państwa w ramach rynku mocy skutecznie zapewniła średnioterminowe bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej oraz poprawę niezawodności pracy krajowego systemu energetycznego. Jednak dotychczasowe efekty wskazują na ryzyko nieosiągnięcia tego celu w dłuższej perspektywie ze względu na zbyt mały udział nowych i modernizowanych jednostek wytwórczych w aukcjach mocy. Nikt zwraca też uwagę, że konstrukcja wynagrodzenia za wykonywanie obowiązku mocowego, czyli gotowości dostawcy do dostarczania określonej mocy elektrycznej w okresach przywołania, nie zapewniła pełnej efektywności kosztowej tego mechanizmu.